że do tamtego czasu byli ludzie, którzy potrafili robić wielkie rzeczy, wskrzeszając ludzi z martwych. Ale tylko jeden człowiek żył życiem doskonałym, w którym nie można było znaleźć żadnego uchybienia, żadnej winy. I właśnie ten człowiek został ukrzyżowany, potępiony rzekomo za swoje winy. Ale ten sam człowiek zapowiedział, że trzeciego dnia on to wszystko pokona, ponieważ powstanie z martwych. Nikt wcześniej tego nie zrobił. Dał się ukrzyżować i trzeciego dnia zmartwychwstał. I to mi pokazuje, jak potężna moc jest z Jezusem. To mi pokazuje, jak ponadnaturalny ktoś działał przez Niego, na Niego, jak ktoś ponadnaturalny, wielki i potężny jest w relacji, jest w przymierzu z Jezusem. I ja chcę być po tej stronie. Ja chcę być po tej stronie. Tylko szaleniec, Biblia mówi, że tylko szalony człowiek powie, że Boga nie ma. Wielką naiwnością jest wierzyć, że Go nie ma. Bo na końcu dnia spojrzysz w lustro i powiesz, czegoś mi brak. Czegoś mi brak. Jest coś, co sprawia, że nie jestem szczęśliwy. Jest coś, co sprawia, że moje życie jest męką. Ostatnio jechałem z facetem w windzie. Zresztą jechaliśmy z żoną i wchodzi gość, notabene jest grabarzem, bo znam go z mojego osiedla. I nie pamiętam, jaki był wstęp. W każdym razie poleciała cała wiązanka przekleństw na temat Polski i życia. A my mówimy do gościa, ale my wierzymy, że będzie lepiej. Ale my wierzymy, że będzie dobrze. I wychodząc z windy, najzwyczajniej było nam przykro, że wielu naszych rodaków, może ty, może ktoś na tej sali, w swoim życiu nie mają radości. Nie mają jakiejś nadziei. Czują się niespełnieni, wiecznie nieszczęśliwi. I kiedy mówimy, hej, w Jezusie to wszystko może się zmienić, a kto go tam wie? A czy to Jezus żyje? Żyje, bo ja żyję. Żyję, bo kilkadziesiąt osób na tej sali doświadczyło działania Jezusa na ich życie. Jezus żyje, ponieważ trzeciego dnia przyszły, w Ewangelii Jana jest napisane, przyszli ludzie, aby namaścić Jezusa według porządku hebrajskiego po pogrzebie. I okazało się, że grób jest pusty. I teoretycy, filozofowie mówią, bo on tak omdlał. Wyobraźcie sobie, że przybijają was do krzyża i później omdlewacie, składają was do grobu i po trzech dniach wstajecie. Gwarantuję wam, że macie tutaj dziury, które są napuchnięte. Zaraz byśmy medyków zapytali, jakie są reakcje. Byście pewnie mieli jakąś już gangrenę. Mieliby czy nie? Może. Ale na pewno mieliby zakażenie. I wyobraźcie sobie takiego delikwenta omdlałego, który z omdlenia wstaje, idzie do ludzi i wszyscy mają wierzyć, że to jest Bóg. I powiedział, człowieku, do szpitala ci trzeba jechać. Biblia mówi, że po trzech dniach Jezus wstał w doskonałej kondycji. Inni mówią, ciało zabrano. Jest napisane, że ponad 500 ludzi widziało zmartwychwstałego Jezusa. I moglibyśmy mnożyć dowody, ale nie o dowody tu chodzi. Nie chodzi o to, abyśmy po prawej napisali argumenty za, a po lewej argumenty przeciw, ale chodzi o to, żebyś dzisiaj spotkał się z żywym działaniem Jezusa. Ale oto przychodzą te kobiety, pozbawione nadziei. Przychodzą kobiety, które właściwie słyszały te wszystkie rzeczy, które Jezus mówił o zmartwychwstaniu, ale wiecie, jedno to usłyszeć, a drugie to uwierzyć. Oto szła tam Maria, Matka Jezusa. Osoba Mu najbliższa w pewnym sensie, jedna była pozbawiona oczekiwania na zmartwychwstanie. Szła namaścić ciało. I oto przychodzi do grobu i nagle odkrywa, że grób jest pusty. Mówi mi to. Mało tego, czytamy w Ewangelii Jana, że ona po pewnej chwili zaczyna rozmawiać z Jezusem, zmartwychwstałym. I teraz wróćmy do tej historii i zobaczcie, chronologicznie ciąg wydarzeń. Idzie do grobu, nie ma żadnej nadziei, jej wiara
misja, którą miała, skończyła się, Jezus przestał głosić, umarł, trzeba go pochować, wszystko skończone. I nagle widzi, grób jest pusty, obok stoi Jezus i wiecie, co mi to mówi? Że w jednej chwili wszystko się zmieniło. W jednej chwili wszystko się zmieniło. I tak jest z naszym Bogiem. Jedna chwila, w której jest Bóg, może zmienić wszystko na dobre. Jedna chwila, w której nie ma Boga, może zmienić wszystko na złe. Jakże wiele jest historii ludzi, którzy mówią, gdybym wiedział, że tak się wydarzy, nie zrobiłbym tego. Gdybym wiedział, że zabiję kogoś jadąc samochodem po pijanemu, nie wsiadałbym do auta. Gdybym wiedział, gdybym wiedział tamto, nie zrobiłbym tego. Jedna chwila bez Boga. A co dzieje się, kiedy nagle, może dzisiaj, spotkać się z Bogiem? Ta jedna chwila może zmienić wszystko. Kiedyś Bob Dylan napisał taką piosenkę. Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nigdy nie gaś światła nadziei. Po każdej ciemnej nocy jest poranek. I ten poranek może dzisiaj zajaśnić w Twoim życiu. Dzisiaj może nastąpić dramatyczna zmiana. Od tego momentu możesz zacząć żyć z Bogiem. Możesz zacząć żyć z Bogiem. Każdy z nas oczekuje przełomowych zmian w różnych obszarach swojego życia. Chcemy zmian w życiu osobistym, w pracy, w finansach, w szkole, zmian w naszym charakterze, w naszej osobowości, zmian chcemy w relacjach z innymi ludźmi, w naszym życiu duchowym, ale nie mamy siły do zmiany. Nie potrafimy znaleźć takiego, wiecie, punktu, jakiegoś takiego elementu, czegoś, wokół czego ta zmiana może nastąpić. I próbujemy i nie wychodzi. Jak wielu z was próbowało być innymi? Ręka w górę. Jak wielu z was próbowało być lepszymi? I jak wielu wam samym się to nie udało? Mnie się to nie udawało. Pamiętam zawsze po jakiejś sytuacji, w której miałem tak zwanego moralniaka, stawałem rano i mówiłem, dzisiaj będę inny. Od dzisiaj. Ten ostatni raz. A potem znowu i tak od historii do historii nie było we mnie siły do zmiany. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że w swoim sercu, w swoim wnętrzu odczuwałem jakąś palącą pustkę i nie mogłem niczym jej zabezpieczyć, zapełnić. To było coś najgorszego. Potrzebujemy zmiany, ale nie mamy siły na tę zmianę. Wypatrujemy tej zmiany. Boimy się jej, ale potrzebujemy jej. Zmiana jest ryzykiem. Zmiana to podróż w nieznane. Zmiany jednak pokazują, że żyjemy i rozwijamy się. Zmiany są częścią osobistego rozwoju. Zmiany są na drodze do spełnienia. Tą zmianę w Twoim życiu może dokonać jedynie Bóg. Pamiętasz, przyszły. Szły, aby wypełnić jedynie pewien skutek negatywnych zdarzeń. Okazało się, że grób jest pusty, a Jezus stoi obok. Przyszła zmiana. Od tego momentu jednak było inaczej. I mi to mówi, że Pan Bóg jest autorem najlepszych zmian. Że warto zaryzykować, drodzy Państwo, wiarę w Jezusa. Warto zaryzykować dzisiaj, stanąć przed Bogiem i powiedzieć, chcę pogłębić swoją wiarę. Chcę głębiej wejść w chrześcijańskie życie. Już nie chcę mieć tylko informacji, ale chcę mieć wiarę, że Jezus jest tutaj. Przez wiarę chcę uwierzyć, że On wchodzi do mojego serca. I przez wiarę chcę wiedzieć, że jak stąd wyjdę, to On ciągle będzie ze mną. On jest autorem najlepszych zmian i przełomów. Zmartwychwstanie uczy nas, jak przełomowe chwile mogą zmieniać wszystko. Zmartwychwstanie to dowód, że jeden poranek zmienił bieg historii. Ten jeden poranek ciągle działa, ciągle jest